Moi drodzy, krajobraz Niepola, jeżeli chodzi o same pola, przygotowanie pól, ładne, estetyczne, myślę, że prawidłowe. Oceniamy już sami, czy to, co jest na polach, jest na papierze albo odwrotnie, bo ciężko stwierdzić. Dla mnie istotne jest jedno. Było wiele firm, była ładna pogoda, nie było błota, co jest ważne. Pamiętajmy, że tutaj w Poświętnem jest bardzo dobra gleba i tutaj myślę, że nie ma co gdybać. Na pewno kto był dociekliwy, mógł zobaczyć, czy to błędy, czy niedociągnięcia, albo pewne rzeczy mogły go po prostu zastanowić. Nie oceniam odmian, Państwu również nie polecam, bo dni pola to jest taki delikatny temat w kwestii ocenianiu odmian. Dlatego, że pytanie, wyglądają tak ładnie, czy mają tak ładnie wyglądać? Tu z brzega, powiem szczerze, jęczmień jest przepiękny, fenomenalny. Przypomnę, bardzo dobra klasa gleby, tak? Natomiast mówię, ja patrzę bardziej pod kątem technologicznym, tak? I wiem, że pewne rzeczy są realne, pewne nie. Wejdziemy jeszcze, tu zobaczymy. Takie jęczmienia są też u naszych rolników, którzy nas oglądają. Fajnie, że to wróciło, fajnie, że można się spotykać, fajnie, że jedziecie kawał drogi. Niektórzy z Was naprawdę przejechali, z tego co mówiliście, 470 km. Świętokrzyskie, panu z Litwy, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, który ogląda Hektar Wiedzy i który przyjechał tu ze względu na Hektar Wiedzy. Bardzo nam było miło. Było nam miło zarówno dzięki tym, którzy przyjechali z daleka, jak tym, co byli z bliska, bo ważne jest jedno, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, wymieniliśmy sobie wiedzę, doświadczenie. Powiedzieliście wiele rzeczy o cenach, o tym, co się dzieje na wschodniej granicy zbożem z Ukrainy, bo przecież kto jak nie wy, tak? Jesteście najcenniejszym źródłem wiedzy. Osobiście uważam, że musimy walczyć zawsze o jedno. O rolnictwo, ale też o prawdę, o prawdziwy przekaz i o to, żeby nas zauważano i doceniano. Kochani, życzę nam więcej takich spotkań. Szczegółowa i w 100% całkowicie niezależna analiza i ocena, a także podsumowanie krajowych dni pola z poziomu poletek doświadczalnych ukazało się we wczorajszym materiale na portalu hektarwiedzy.pl. Serdecznie zapraszam.